Wojtku, witaj serdecznie. 360 odcinek jest podcastu. Ja nie mam nic do powiedzenia, Wojtek. Po prostu przejdźmy do tematów, bo my jesteśmy w takim momencie, że przed chwilą e, przed chwilą prawie się brykaliśmy. W sensie, przed chwilą prawie zrobiliśmy podcast Aha. bez robienia podcastu. A, no, no zdarza się to oczywiście. E, e, ale Wojtek, 360, ja tylko chciałem się na sekundę zatrzymać przy tym. To jest piękna 3, cyferka. Ja bardzo lubię 360. To ja też. 360, bardzo fajnie, mi się też bardzo podoba. E, ja mam wrażenie, że taki 360, taki obrót. Tak, pełen? dokładnie. Rotacja głową, niektórzy można, bo może by tak, tak powiedzieli. Mhm. Ale i jakby ja mam, ja mogę o tym myśleć tak jakby, żeby popatrzeć w przeszłość, trochę zastanowić się jakby, jak ten o. obrót wyglądał do tego momentu. Aha. E, ja, ja ostatnio jestem trochę taki, uwaga, uwaga, refleksyjny. Pozdrawiam serdecznie refleksyjnego. Oczywiście. E, nie, tak, tak, właściwie trosz, troszkę tak, że ja troszeczkę mam taki ostatnio etap faktycznie, że, że, że sobie troszeczkę myślę o przeszłości, jakby o drodze i, i takich różnych rzeczach. O drodze, sobie... to ładne. Ładne, tak, zapachniało sensie, ja wiem, tutaj, wiesz, poezją troszeczkę. Nie, chc, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę strzelić Markowicza, ale faktycznie tak troszeczkę łączyłem sobie kropki w głowie, w sensie... E, Przezłączyłem kropki, mam na myśli, byłem. Jestem w. Jestem. W... W takim momencie, że trochę zastanawiałem się, jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem, i że, że jest tak, jak jest. Mm -hmm. I, i nie, nie ma tutaj jakiegoś takiego bardzo filozoficznego pierdu-pierdu, tylko po prostu wiesz, jakby że pierwszy odcinek jest z podcastu, doprowadził nas do tego, że jesteśmy tutaj i taka decyzja, a taka, i taka, i taka, i taka, i jestem w tym miejscu. Bardzo długi temat. Moja terapeutka, oczywiście, zachwycona. Wiadomo, nie, ale wiesz co, ja mam. Nie chcę ciągnąć jakoś specjalnie ciebie za język w tym temacie, tak, ale, ale człowiek, mam jedno ciągnijmy, pytanie. Ciągnijmy, ciągnijmy. Jedno pytanie mam, Oczywiście. które myślę, że może być ciekawe. Znaczy jest to pytanie z tezą, że tak powiem. Oczywiście. Eee, eee, czy powiedziałbyś, że 360 o. odcinek nagrywasz w podobnym stanie emocjonalnym co pierwszy odcinek jest u z podcastu? U. Biorąc U, pod uwagę, że 360 em... to jednak jest powrót do punktu wyjścia, nie? Ale. O. Kurde, to jest dobra, ale chyba tak. Aha. Ja w sensie, tak jak... czułem, że tak może być. Wiesz co, sytuacja wygląda tak, że. że ja ja, fakt, ja nie żartowałem z tym, że robię sobie jakąś taką retrospektywę tego swojego życia i, i troszeczkę właściwie przychodzę, zastanawiam się, jakby co. Em... Co, co działa, co nie działa, itd. i tak dalej. I mam jakiś taki. E, widzisz, nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy są publiczne. Były publiczne, powiedzmy, i jakby ty o nich wiedziałeś, ale ja też o nich może faktycznie teraz coś powiem. To znaczy faktycznie, że jakieś ostatnie półtora roku mam taki. Mam jakiś taki powrót do siebie. W sensie powrót, jakby. E, z, zacząłem zastanawiać się, które rzeczy we mnie mi się podobają, a które mi się we mnie nie podobają i zacząłem mhm. nad nimi pracować w, na, różne, na różne sposoby. I co jest zabawne, miałem dyskusję o mnie sprzed 10 lat. No podcast nie mamy 10 lat akurat, ale jest jakby bardzo podobnie timeframe'owo powiedzmy możemy o tym mówić. Mhm. I ja bym powiedział, że, że ten Paweł który był w pierwszym odcinku i ten Paweł, który jest dzisiaj w 360, to mimo tego, że to są definitywnie różne osoby, mm -hmm. to te rzeczy, które są dla mnie ważne we mnie, i tutaj chodzi mi o podejście do świata, jakiś taki sposób jakby brania rzeczywistości za coś, jakby akceptowania niektórych rzeczy, czy jakby działania, to, to te rzeczy są u mnie. Jest dużo rzeczy, które się zmieniły w sensie przeszliśmy. Wojtek, jakby wiesz. No. Odwracając pytanie, Wojtek, 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 czy ty jesteś tym samym Wojtkiem, który był, kiedy nagrywałeś pierwszy odcinek? To zdecydowanie nie. Ja byłem szczawiem wtedy. Ale, ale na pewno zgodzę się z tym, że wiesz, że jakby faktycznie było bardzo różnie przez ten czas. Ja wiem, że to tak brzmi, jakbyśmy wie, zaraz skończyli podcast, nie? W sensie, że, nie, 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 że to jest nie, nie, ostatni ale to jest... odcinek, ale absolutnie ale jest nie, nie, taki, no, nie ale jest taki 1420. To jakiś moment. Wie, tak <laughs> to są tak, pewne z tego. Jest, jest, jest jakiś moment refleksji, bo, 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 bo robimy ten podcast długo i, i wiesz, oczywiście robimy sobie podsumowania co roku, tak? Jakoś tam runda podziękowań i w ogóle, ale... A takie dziesięcioletnie, czy siedmioletnie? No, to, to, to jeszcze nie było, nie? No, jeszcze nie, jeszcze nie, ale tak, jak, jak, jak się zastanowię, to oczywiście, że dużo, dużo innych rzeczy miałem w głowie wtedy niż teraz. Dużo innych rzeczy miałem na głowie wtedy niż teraz. Ale, ale tak pod względem jakby jakiegoś poziomu szczęścia, to myślę, że jestem w bardzo podobnym miejscu a może nawet jest trochę lepiej, co jest bardzo jakby miłe i fajne. To ja I, zdecydowanie lepiej. Ja to... mam zdecydowa... ja jestem zdecydowanie lepiej niż, niż w pierwszym odcinku. Ale żeby było oczywiście jasne, to, to, to nie było tak przez cały czas, nie? Jakby To nie jest tak, że była tylko nie, 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 nie. wzrostowa krzywa, bo, bo, bo naprawdę no, kurczę, tych odcinków jednak jest dużo i, i, i każdy z nich był nagrywany troszeczkę bo inaczej to... w trochę innym Nagrywaliśmy... w klimacie, nie. Nagrywaliśmy generalnie co tydzień. No. I umówmy się, były, były ups and downs. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. No. Ale generalnie ups, ups. Ja jestem, jestem zadowolony z tego, co nam się tutaj udaje i, i w ogóle z tego, że cały czas to robimy i to jest mega, mega fajne. Chociaż właśnie w ostatnim czasie mam takie, takie poczucie, to ostatnio mi wpadło, że zaczęliśmy robić dużo, dużo więcej w sensie takim, wiesz, powiedzmy, Oj. że twórczym, nie? I, i, I naprawdę, wiesz, w, w staramy się no, oczywiście robić fajne rzeczy, fajne, które sprawiają i nam przyjemność, i przyjemność naszym słuchaczom, tak. widzom, właśnie, widzą, to też jest nowość, czy, czy oglądającym streamy, to, to też jest nowość, bo wcześniej tego nie było. Tego jest bardzo dużo, ale ja mam takie zawsze poczucie, że Jesus jest, będzie, to jest taki bezpieczna przystań, do której zawsze możemy wrócić, że jakby się wszystko posypało, nie wiem, te streamy jednak nie, to wideo tak, jednak tak, nie, tak, tak, tak. ja wiem, że, jest, że yes was... zawsze możemy tu wrócić i, i to tak. po prostu cały czas trwa i to mi się bardzo podoba. Jesus yes, yes po prostu będzie sobie trwał i jakby ja, dla, dla mnie to jest, w sensie ja, hm, dobra... E... Jak były gorsze czasy mhm. i to takie naprawdę bardzo smutne, przykre, słabe i, i których Wojtek, w które Wojtek widział nie to, to, to też zawsze było tak, że ten Jesłos i, i, i ta, te dwie godziny, że tak powiem, takiego naszego nagrywania były taką ostoją spokoju i jakby pewnego rodzaju bezpieczeństwa. W sensie. Nawet kiedy wszystko wokół mnie płonęło, quite literally, mhm. to, to to nie płonęło, nie? Jakby zawsze tutaj mogłem wrócić. I to wiesz, przesuwaliśmy podcasty jeden dzień, tu coś tamtego, jakby wiadomo, że, że takie rzeczy się zdarzały. Natomiast zawsze było tak, że, 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 że to była taka chwila mm, wyrwana spoza, z, z, z rąk właściwie wszystkiego, co się teraz dzieje, nie? Ja, ja, ja trochę się. W sensie, ja, Trochę takimi słowami e, opisałem jakiś czas temu swoją terapię, nie? Mhm. E, że że, że m, moja terapeutka mnie pytała po prostu, jakby, e, czy dalej chcemy się spotykać, e, bo. bo to, to było jakiś czas temu. Mhm. I ja mówię do niej, że, że, że nawet jeśli nawet jeśli nie ma takiej rozmowy, która jest tak super efektywna, to dla mnie to jest bardzo ważne na razie, bo dla mnie to jest taki moment, kiedy ja wyforsowuję u siebie czas na to, żeby myśleć o życiu. Mhm. Jakoś tak konkretnie. i Ludzie i, generalnie i, to rzadko robią tak by Tak. Line, i, i, to, i, to, i, i, I z racji tego, że to się działo na terapii, to, to też było to takie myślenie o życiu, które było posuwane do przodu. Wiesz, co chodzi? To, że to nie było tak, że ja siedziałem i kontemplowałem: no dobra, no moje życie wygląda tak, tylko to było tak, że za, zaraz jak ja myślałem na głos, bo, bo to jest rzecz, której się nauczyłem, żeby, żeby jakby myśleć po prostu na głos na, na terapii, bo to jakby dużo pomagało. To wiesz, zostawałem jakby. Yy, od, od razu można było nad tym pracować, nie? Mhm. I to, to było, i, i, i z Jezusem było dro, trochę podobnie, nie? To znaczy, że że, że że to był taki czas wyforsowany na to, żebym nie był nigdzie indziej, nie? I to, że wiesz, jakby graliśmy, nagrywaliśmy podcast, kiedy graliśmy w grę, spoko, nie? Jakby luz, ale, ale generalnie, że to był taki czas, do którego się wracało i, i, i który zawsze był więc to jest bardzo taki bardzo ważny. No oczywiście runda podziękowań dla dyrektora. Wiadomo, błyszka zwrotnie. Które, także. Tutaj jest, to jest, to jest przepiękna rzecz, tak, to prawda. To jest przepiękna rzecz. No, i, ale to nie znaczy, że nie przygotowaliśmy się dzisiaj. Mamy nie, nawet nie, nie, dużo nie, 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 tematów. Nie, nie, nie. nie, nie. Mamy, 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 zdecydowanie, mamy zdecydowanie dużo tematów. A Wojtek, ja, zanim zanim chyba zaczniemy jakieś tematy, ja bym no. chciał chyba powiedzieć o tym, o, o właśnie. troszeczkę o streamowaniu. A, okay, bo to jest dobra, temat, dobra, to który zaczęliśmy. Mhm. O, tak, zaczęliśmy o nim troszeczkę rozmawiać my też przed naszą ambicją. I wiesz, tak jak mówisz, no robimy troszeczkę więcej kontentu, była też taka sytuacja, że. Ktoś kiedyś na Jesłos.Club powiedział nam, że, że rzadko kupujemy jakieś głupoty, rzadko robimy jakieś takie nowe rzeczy ostatnio. Co może i było prawdą, może nie było prawdą, właściwie jakby co kogo to interesuje. Natomiast e, faktycznie ja, ja może nie tak poczułem, co, co my. Mieliśmy takie spotkanie, tutaj zdradzę nasze kulisy, mieliśmy spotkanie redakcji w, włącznie właśnie z dyrektorem Andrzejkiem, gdzie troszeczkę rozmawialiśmy na temat tego, gdzie się widzi. W sensie, kuźle, to, to jest zabawne, ale trochę, trochę to było tak, że rozmawialiśmy to było na temat tego, gdzie się Było spotkanie rekrutacyjne, za w którym jakby wszyscy byli już zrekrutowani, ale było głosowanie, tak. kogo wyrzucamy. Trochę tak. E, 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 I to jest mój ostatni odcinek. E, no, nie, że... <grymne> <grymne> Nie, ale faktycznie zrobiliśmy sobie coś takiego, że my rozmawialiśmy na temat przyszłości, tego, co chcemy robić, a właściwie co nam chodziło po głowie, jakby jakie rzeczy nas powstrzymują przed tym, żebyśmy to zrobili. E, i, I z tego wszystkiego wyszło, że, że rzeczy, które nas powstrzymują, są albo problemami, które można bardzo trywialnie rozwiązać, albo rzeczami, które po prostu mamy w głowie w jakiś sposób i musimy sobie po prostu je poukładać. I. E, Jesteśmy jakby chyba dwa miesiące po tym spotkaniu, tak naprawdę. A może y... dwa miesiące? Ja, mi, no znaczy, prawda jest taka, że Między mi się czas, czas trochę wiesz, ja jak z gumy rozciąga, więc nie Ja nie wiem, czy to było chwilę po nowym roku, czy chwilę przed nim. Mhm. Nie mam pojęcia. No nieważne. Załóżmy, że miesiąc. Załóżmy, że miesiąc. E, I jesteśmy tak naprawdę w zupełnie innej sytuacji. znaczy, oprócz tego, że, że robimy to, co robimy, no to tak, nagrany ma formę wideo i jest po prostu videocastem, tak? To prawda. E, to jest pierwsza rzecz, duża zmiana, która się, która się pojawiła. Zaraz za tym poszedł After Dark, który też jest w formie wideo. I jeśli nie wiecie, to, to, prawda. To, to teraz już wiecie faktycznie, że After Darki są w formie wideo. Można e, zobaczyć chwilę później... nasze ołatki. Tak, chwilę później chcieliśmy streamować, i właściwie cała nasza trójka chciała streamować, i Wojtek był jedyną osobą, która miała jakieś sensowne doświadczenie. Na szczęście Wojtek jest dobrym człowiekiem, podzielił się z tym doświadczeniem z nami, i efekt końcowy jest taki, że wszyscy w trójkę streamujemy. To w prawda. ciągu tygodnia tych streamów jest parę. W czwartki streamuje Ja z Andrzejem wieczorem Rocket League, w soboty streamuje Gierki Wojteczek, tak w niedzielę streamuje Wojt... w sensie Andrzej, gry sportowe. Jakby to się dzieje. I teraz ja. My, Wojtek powiedział takie bardzo ładne słowa przed tym, że, że dużo zależy od zmniejszenia sobie barier, tak? Tak, to ja właśnie. To, to, to jest ważne zdanie, które jakby zapamiętałem trochę z mojej rozmowy w podcaście Nie ma biura. To możecie sobie przesłuchać, jeżeli macie ochotę. Nie ma biura 14 I w tej rozmowie. Padło kilka takich słów, i bo rozmawialiśmy o sprzęcie, który ja tutaj mam w dusznym studiu, wiesz, i, i dlaczego taki sprzęt w ogóle posiadam, po co on jest, co on mi ułatwia, i tak dalej. I jakby tak ogólnie, jak zaczęliśmy o tym gadać, to doszliśmy do wniosku, że generalnie w tworzeniu czegokolwiek w internecie, czy to generalnie w tworzeniu czegokolwiek, no bo umówmy się to nie chodzi tylko o, o, o rzeczy takie czysto cyfrowe. Chodzi o to, żeby że jeżeli mamy coś robić regularnie, nie? czyli nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, whatever, to to już tam kwestie, jak często to jest drugorzędne, ale chodzi o regularność. To jeżeli chcemy robić coś regularnie, to musimy zmniejszyć barierę wejścia i zlikwidować możliwie, zlikwidować wszelkie przeszkody, które nam. Stają na drodze, żeby to coś zrealizować nie? wydaje się to takie no, oczywiste nie? Ale, mm, ale my w się bardzo często mówimy o przeróżnych sprzętach, o automatyzacji niektórych rzeczy, tak, o mailach, tak, tak, tak. o jakichś innych rzeczach. I... Ile, razy, ile razy Wojtek było o tym, jak to chciałeś zautomatyzować przez 6 godzin rzecz, teraz zajęło ci 6 minut. Nie? To prawda, to ja zawsze to powtarzam, I, i, i nadal jeszcze wiesz, jestem trochę w rozkroku. Chociaż ja jakby ja rozumiem, Zoomiem i czuję się przekonany, że wiadomo, że automatyzacja, jeżeli robisz coś więcej niż raz, to już prawdopodobnie się zwróci. Nie? Natomiast rozmawialiśmy o tym, o tym zmniejszaniu barier i, i myślę, że każdy z nas i ty, ja, a dyrektor Andrzej, wszyscy jakby poszliśmy w tą stronę, że ok, chcielibyśmy streamować, i oczywiście wszyscy zwrócili głowy w moją stronę. No dobra, to czego potrzebujemy, żeby to się wydarzyło? Nie? Gdzie ja nie powiedziałbym, że jestem jakimś ekspertem, ale na pewno jestem dobry w tym, żeby otwierać okna dla początkujących. Wiesz o co chodzi, że i, i to, tak. to mi się sprawdza wielokrotnie to znaczy. Nie wiem, uczyłem dzieciaki, czy tam całą ekipę w Akademii wideo, jak zacząć robić YouTube'a. Jakby jakie są zasady, czego powinni się, powinni się trzymać, jaki sprzęt potrzebują, co, co nacisnąć, gdzie nacisnąć. Wiesz, ja jestem też ten techniczny, więc ja bardzo lubię opowiadać o tym, więc Wam trochę porobiłem szkoleń, przeróżnych itd. i tak dalej. I myślę, że, że wiesz, jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby ten świat streamingu troszeczkę odczarować, nawet dla nas, bo ja też czuję się zagubiony czasem, jak wiesz, jestem na Twitchu, to tam dużo jest funkcji, które nie znam. Spokojnie, ja niedługo wszystko wytłumaczę. Mam nadzieję, bo to jakby desygnowałem Pawła Orzecha, żeby był ekspertem od Twitcha jako platformy, bo, bo, bo czuję takie niedoinformowanie, jeżeli chodzi o tam niektóre rzeczy, ale generalnie właśnie jakby stwierdziliśmy, że chcemy streamować, chcemy robić to regularnie, więc potrzebujemy trochę sprzętu, żeby to zrobić i to doszło trochę w taką ekstremalną stronę w moim przypadku, nawet, bo wydawało się, że tak, jak rozmawialiśmy. Tak, tak, tak. Ja, Najgorsze jest to, w sensie ja tylko powiem, no. że ja byłem bardzo blisko zrobienia dokładnie tego samego, co ty, żeby też to było jasne. Natomiast będziemy o tym rozmawiać, co ja zrobiłem inaczej, bo ja zrobiłem trochę ja ja tylko dopowiem, ja to... bo u mnie wiesz, jakby przez długi czas, nawet jeszcze podczas nagrania tego podcastu, o którym wspomniałem na początku, nie ma biura, to yy, już. Dzisiaj siedzę przy biurku, który jest przeorganizowany trochę, bo, bo stwierdziłem na live, który miałem w sobotę zeszłą jego nie ma w tej chwili nigdzie. Nie, nie, nie można go obejrzeć. Ludzie, którzy byli, to byli i, i jakby spoko. Natomiast tam miałem taki problem związany z prywatnością który myślę, że może ciebie i zainteresować i naszych słuchaczy. Otóż okazało się, że gra, w którą grałem, gra nazywa się Pendrive znaleziony w trawie, dobra nazwa. Mm -hmm. W ogóle okazało się, że ktoś mi na czacie napisał, że ziomek, który ją zrobił, Marcin Borkowski, on jakby tą grę jakby zrobił w formie takiej fizycznej. To znaczy, że na pocz początek tego projektu był taki, że po prostu zostawiał gdzieś w przypadkowych miejscach pendriwy. I koniec. I ten pendrive y miały dokładnie te same dane, które zobaczycie, jak odpalicie tą grę. I gra polega na tym, że odpalasz sobie ją ze Steam'a, przynajmniej w moim przypadku tak było, odpalam ze Steam'a i okazuje się, że na Twoim komputerze pojawia się nowy dysk. Jakby zamontowany dysk, nie? Mhm. I cała gra polega na tym, że grzebiesz na tym dysku, patrzysz, jakie tam są pliki, i próbujesz rozwikłać zagadkę. Są tam trzy spakowane zipy, które są zahasłowane, więc jakby mniej więcej wiesz, że celem prawdopodobnie będzie odkrycie hasła do tych trzech plików. No i na tym polega cała zabawa. I powiem, że przez te dwie godziny streamu. My, z, z obserwującymi, byliśmy w bardzo różnych miejscach. Między innymi, e, sprawdzaliśmy e, gps -y, e, zdjęć, w metadanych zdjęć były zapisane, wiesz, gdzie były zrobione, więc mm -hmm. my sprawdzaliśmy na Street View, gdzie to jest, co to za miejsce i tak dalej. No naprawdę kosmiczne. Ale właśnie ten błąd, o którym mówię, e, jaki trochę mnie zaskoczył przez formę, jaką przyjął ten stream, no bo ja musiałem zacząć streamować nie okno gry. Tylko musiałem streamować cały swój pulpit, właściwie, nie? No i problem polegał na tym, że wiesz, no, trochę w tym szale streamowania odpaliłem sobie normalnie chroma, przeglądarkę, wlazłem na mapsy, no i no niestety pierwsze, co się załadowało, to jakby miejsce, w którym jest oznaczony mój dom, nie? No rozumiem. I to rozumiem. było takie. Shit, ja oczywiście przesunąłem w bardzo krótkim czasie i powiem ci, że w mojej głowie wydarzyło się tak dużo rzeczy w tym takim w po prostu mikrosekundzie, że wiesz, no ja odjechałem, teoretycznie mógłbym to przemontować, ale nie chciałem wrzucać tego na YouTube'a tak czy inaczej, bo stwierdziłem, okej, okay, popełniłem taki błąd i szczerze mówiąc nie pamiętam, czy nie popełniłem jeszcze innego. Więc stwierdziłem, że to jest zbyt duże ryzyko, więc stwierdziłem, że ukryję to na Twitchu, usunę z YouTube'a. Znaczy, inaczej, nie będę wrzucał na YouTube i tak dalej. No i to mi dało do myślenia, że okej, okay, jakby jak mógłbym. Bo, bo chcę jeszcze wrócić do tej gry, bo my żeśmy jej nie skończyli wcale jeszcze ta zagadka przed nami. E, a, a czuję, że, że ludzie, którzy to oglądali, po prostu byli też mega zaangażowani, i byli ciekawi w ogóle, jaki będzie efekt. Zresztą pomagali bardzo w rozwiązywaniu tej zagadki. No i stwierdziłem, dobra, no to co musiałbym zrobić, żeby móc. Spokojnie transmitować pulpit swojego komputera, tak żeby nie bać się o, o, o kwestie prywatności. No mm -hmm. i jakby kilka mm -hmm. rzeczy mi przyszło do głowy. Po pierwsze, muszę, musiałbym włączyć tryb, nie przeszkadzać. Nie wiem jeszcze jak to się robi w Windowsie, ale zakładam, że to nie jest takie trudne, żeby mi nie pojawiały się żadne powiadomienia. Bo jak się okazuje, nawet na Windowsie z jakiegoś powodu nie wiem jak, jak to działa, ale nawet jeżeli masz aplikację wyłączoną, na przykład Telegrama, to ona wysyła powiadomienia. Nie wiem, okay. nie wiem dlaczego, ale tak działa. Um, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Na pewno przeglądarkę, w której miałbym dłubać, musiałbym ustawić w trybie incognito. Nie wpadłem na to mm -hmm. bardzo proste rozwiązanie, więc to jest jedna rzecz. No i ostatecznie bardzo hmm, prostą rzeczą e, jest to, że przydałby mi się drugi monitor. Bo w, w OBS-ie, którego używamy do streamowania, można ustawić tak, że po prostu streamuj tylko jeden konkretny ekran, więc wtedy mhm. miałbym dużo więcej kontroli nad tym, co na tym ekranie się pojawia, bo ja mogę wtedy przesunąć po prostu jakieś okno na ten, ten ekran. Inne rzeczy mieć w innym miejscu, i jakby rzeczy, które mogą być w jakikolwiek sposób wiesz, niebezpieczne, zostawiłbym po prostu na innym ekranie, którego OBS nie widzi. I ja bym, ja bym w tą stronę zdecydowanie poszedł. Więc prawdopodobnie jakby wrócimy do, do streamowania tej gry w następną sobotę. Ale, ale już troszeczkę w nowej formie, bo pojawił się rzeczywiście dzisiaj, dosłownie, pojawił się monitor, więc mam teraz dwa. Bardzo się cieszę z tego, bo po prostu z jednej strony to mi pomoże właśnie przy tego typu projektach nietypowych, jak, jak właśnie ta gra. Ale oprócz tego mogę trochę łatwiej streamować też z konsoli, bo mam tutaj Xboxa, stoi sobie obok na biurku i, i po prostu odpalam Xboxa, i wtedy już będę miał. Podgląd bezpośrednio z konsoli na jednym monitorze, a na drugim monitorze mogę mieć OBS-a i inne programy, podgląd czatu i tak i po prostu to jest taki wiesz ultimate streaming setup, na którym mi bardzo zależało, bo po prostu też chciałem mieć tak, że po prostu wchodzę Naciskam guzik i jestem na żywo. I nawet teraz mógłbym być na żywo, tylko mi ciemno jest. Tutaj nie włączyłem światła, więc oświetlony tylko monitorami to trochę jeszcze za mało. Ale generalnie jest, wiesz, jest przyjemna sytuacja. To jest jakby taki przykład, że mam to szczęście, że właśnie patroni nas wspierają i, i, i możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, że, że, wiesz, stwierdzam, że brakuje mi jednego monitora, no to po prostu go kupuję, nie? Jakby. I dzięki temu będzie mi tutaj dużo wygodniej, dużo łatwiej, i, i to też daje dużo innych fajnych możliwości, więc tego się będę trzymał. Brakuje mi tylko ja to, kabla, ja to... jeszcze DisplayPort, nie? Ale to już tam dokupię. Ja, ja, to, ja to rozumiem, dlatego że ja zrobiłem troszeczkę też zmian w swoim życiu pod to. Mm, Wysłałem Ci Wojtek w ogóle zdjęcia, jak to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Ja bym chciał, żebyś to zdjęcie zalinkował do opisu. Tak? Mm -hmm. to, dobra, to ja po prostu do tego opisu naszego, do, do opisu tego odcinka dorzucę. Słuchajcie, generalnie to jest tak, że ja faktycznie też to streamowanie mi się spodobało um, i no i stwierdziłem, okej, okay, chciałbym w to iść, tak? Po prostu chciałbym faktycznie iść w to i to streamowanie uprawiać sobie w dalszym ciągu i um, stwierdziłem, że y, najbardziej męczącą rzecz, jaką robię, to jest przenoszenie komputera Podłączanie wszystkiego w salonie, przyciąganie tych kabli, i tak dalej, po to, żeby odpalić sobie po prostu streamowanie, no nie? Mhm. I y, mówię, OK. Co mogę zrobić, żeby tego nie robić? I opcji było parę: yy, Kupić od kupienia drugiego, tak. Odkupienia od komputera. Gdzie, gdzie faktycznie ten komputer jakby cały czas. On cały czas dodany jest zagwiastkowany do mojego do moim Allegro, żeby go po prostu zamówić. Do kupienia drugiej konsoli w sensie pojawił się taki pomysł: Ej, kup Series S. tańsze, taścze, weź se wrzuć do drugiego pokoju i cięło po prostu z głowy. Okej, okay. i co się, to też był jakiś pomysł. Czy głupi, czy mądry to już... W sensie wiesz, z drugiej strony. Kupić konsolę za półtora tysiące zamiast komputera za 8,5 to nie jest aż taki no, głupi pomysł. Jeżeli, jeżeli docelowo miałby, miałbyś streamować tylko z konsoli, no to faktycznie. Tak, no to nie jest aż taki głupi pomysł, jakby się wydawało, że, że może być. E, więc okej. Okay. No ale e, jakby stwierdziłem, że na początek zrobię po prostu tak, że przeniosłem Xboxa do biura. Gdzie jest na stałe podłączony do Elgato? Elgato jest na stałe podłączony do komputera i do, zaraz będzie też podłączony na stałe do monitora. <totwórk> Tylko czekam też na przejściówkę, bo monitor mam na DisplayPort a kabel jest HDMI, więc potrzebuję aktywną przejściówkę, która już do mnie idzie, więc jutro myślę, że będę mógł z niej skorzystać. I faktycznie dzisiaj grałem sobie na Xboxie, na, wyświetlałem obraz sobie z OBS-a na ekranie komputera. I, I grałem. Są oczywiście lagi, no bo to grałem z OBS-a, mhm. a nie na zewnętrznym ekranie. Na szczęście to jest rzecz, która lada moment będzie zafiksowana właśnie, jak przyjdzie ten. ten. No ale plus jest teraz taki, że jeśli chciałbym w tym momencie streamować, to uruchamiam po prostu sobie OBS-a. Uruchamiam i konsolę i co jest fajne zrobiłem sobie tak, że akurat na zdjęciu tego nie widać, ale zaraz obok szklanki z wodą, która jest dołączona, leży kontroler Elite w sensie w tym opakowaniu, takim ładnym, tak dalej jest podłączony kablem, kabel idzie w ogóle dołem. Tych kabli w ogóle ja wiem, że jest dużo, jak tylko przyjdzie to wszystko, to postaram się to ładnie poukładać, ale z drugiej strony też mam to trochę w dupie. I Bo, bo, bo kadr wygląda ok. i faktycznie jedyne co będę zrobić, to po prostu usiąść, odpalić OBS-a, nacisnąć przycisk rekord, bo kamerka jest wybrana, wszystkie sceny są poustawiane, Xbox jest podłączony, naprawdę pad leży tutaj i jest naładowany, wszystko co muszę zrobić po prostu do start. I to jest super, bo jak będziemy sobie streamować faktycznie gry, albo jeśli będziemy grać my, to ja mogę sobie faktycznie po prostu w tym biurze zostać, odpalić na monitorze i sobie pograć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak będziemy chcieli streamować, to znowu mogę po prostu to, to streamować. A w salonie jakoś na razie bez konsoli się obejdę, albo coś wymyślę i mm, chociaż nie wiem, zobaczymy. E, ale to jest przyjemna rzecz, w sensie, że ja sobie tutaj siedzę i widzę tego Xboxa, nie? I mogę w każdej chwili, w sensie, jest to trochę jest to trochę niebezpieczne, że ja mogę w każdej chwili, Wojtek, wyobraź sobie, <laughs> nacisnąć przycisk włącz na Xboxie, uruchomić OBS-a i grać w gry, no nie? No tak. I... To jest szczególnie niebezpieczne, wiesz, kiedy? Kiedy jest godzina np. 13.30, To jest bardzo niebezpieczne w tym momencie. Ale jeśli to jest godzina 17.30, to to nie jest niebezpieczne, tylko to jest rzecz, która jest całkiem okej, okay. faktycznie mogę tak zrobić, żeby sobie pograć i to jest okej. Okay. Ale cieszy mnie to, że zlikwidowałem te bariery. Nie wydałem, nie wydałem aż tak dużo pieniędzy, żeby to streamowanie jakby zacząć robić w fajny sposób, no bo kupiłem Elgato i i, i, no i przejściówkę do monitora. No, i faktycznie mogę streamować. I najfajniejsze jest to, że wiesz, jakby ja, ja, ja sobie tak powoli właściwie w swoim czasie, tak wiesz, no dobra, to tak. Uczę się o Rocket League. U. W sensie faktycznie oglądam bardzo dużo i robię treningi po to, żeby być coraz lepszym w Rocket League. Co ostatnio nawet Andrzej, kiedy graliśmy tak bez streamu, jakby widział i mówi, zrobił takie. Wow. Okay. Mm -hmm. e, bo, bo, faktycznie, bo faktycznie zaczynam strzelać takie strzały, które kiedyś jak widziałbym, że ktoś nam strzela, to powiedziałbym, dobra Andrzej, mój, możemy wyjść, bo nie będziemy tutaj grać. E, więc, 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 więc wiesz, to mnie cieszy. W sensie nie wychodziliśmy, tylko zwykle było takie, no dobra, więc musimy dostać w dupę dla pokory, nie? No tak, 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 wiadomo. E, no i udaje mi się teraz robić niektóre takie strzały, więc oczywiście większość fartem, no ale okej. Okay. Mm. Więc... No, mogę sobie po prostu tutaj usiąść i, i streamować, nie? W każdym chwili. I to jest fajne, bardzo fajne. Ale oprócz. Aha, wiem do czego dążyłem, wiem do czego dążyłem. Zdogubiłem bardzo dużo wątków, Więc druga rzecz, którą robię oprócz czytania Rocket League, to faktycznie czytam o Twitchu. W sensie czytam o streamowaniu, mm -hmm. sprawdzam sobie te wszystkie aplikacje, Streamlabsy i tak dalej, i tak dalej. Tylko po to, żeby ten stream wyglądał atrakcyjnie wizualnie, ale żebym też ja wiedział, co tam się dzieje w ogóle. Co mam robić, co jest ważne, co jest wa nieważne. Jakie są, wiesz, co to są w ogóle systemki, jak one się przesuwają i mm -hmm. wiesz. I to, to, to jest świat twój jestem tego świadomy, ale ja do niego sobie wchodzę, powoli, powoli, wiesz, odkrywam sobie na przykład OBS, a Twitch Labs, a Stream Elements, a coś tam, jak, czym to się różni, gdzie są jakieś, wiesz, jakby, i to jest bardzo przyjemne, to znaczy, mi to się podoba i jakby, wiesz, pierwszy stream, który zrobiliśmy, to był po prostu stream, w sensie, wy wystreamowaliśmy bezpośrednio z Xboxa ekran, No a tak, to tak, było tak, tyle, to pamiętam. Bez, podłącz bez podłączania czegokolwiek, tak, następny stream, który był, to był taki, że był, że był już na Elgato, faktycznie, Mhm. I streamowaliśmy po prostu to plus kamerkę, po prostu wrzucono na twardo kamerkę, tak? Bo to było podłączone już do komputera. A teraz wysyłałem ostatnio zdjęcie, gdzie siedzę przy biurku, w biurze, um, i mam bardzo ładne ramki, kolorowe rzeczy, kamerkę, ruszające się rzeczy, informacje o, o ostatnich subach, tak dalej w sensie wiecie, no zamieniłem się w, taką, w takiego top, top streamera, ale wiesz? z każdym kolejnym streamem, z każdym kolejnym tygodniem, jakby coś się poprawia, coś się robi inaczej, coś się robi lepiej, czegoś się uczymy, bardzo mi się to podoba. To jest fajne, e... ten, ten, ten progres. I to jest w ogóle ciekawe, chcę ci wejść w słowo, bo przypomniała Oczywiście mi się dyskusja nie. taka bardzo krótka, tam nie, jakby nie rozmawialiśmy długo, ale właśnie na telegramowej grupie naszej Jesus.club, gdzie my, była rozmawiali, a rozmawialiśmy o y, Clubhouse to znaczy o tym że trwała jakaś rozmowa y, Jarka Kuźniara o podcastach właśnie to było chyba w niedzielę i ym... Jarek mówił o tym, że on sobie nie wyobraża, że coś nie jest profesjonalne. Nie? Tylko, że jakby no, trzeba tutaj oczywiście bardzo dużo założyć rzeczy, że on jest też w takim miejscu, że on nie mógłby sobie pozwolić na zrobienie czegoś nieprofesjonalnego. My możemy. I ja uważam, że w ogóle jest miejsce zawsze. I to też napisałem. We wszystkich miejscach, bo pamiętam, że Maciej Buchert napisał, że. Według niego, jeżeli ktoś startuje na przykład z podcastem i ten podcast jest słaby technicznie, to nie ma szans się przebić wśród innych. Nie? Natomiast wiesz, no kurczę, a gdzie jest miejsce na dobre pomysły? Jeżeli ktoś ma naprawdę zajebisty pomysł, a nie ma na razie sprzętu. Ale zrobi ten pierwszy krok, nagra pierwszy odcinek, wrzuci go do internetu, i ludzie to podchwycą i spodoba się to, mimo jakby tych mankamentów technicznych, yy, wiesz, tej pierwszej piątce ludzi, i oni zaczną to rozsyłać dalej, to nadal jest szansa. I to jest właśnie to. Ten, ten progres widoczny, jakby ze streamu na stream, tak jak mówisz, to, to jest wspaniała rzecz, to jest super uczucie, że jakby sam masz poczucie, że. Że rośniesz, tak, wiesz, jakby tak, coraz znaczy, więcej. Wiesz. Roś, 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 rośniesz to jest bardzo duże słowo. Nie, ale, ale nawet nie że, mówię że, o że, że takie... nie, jakby Mówię w tej chwili zupełnie o takim, że coraz więcej wiesz. Coraz, coraz więcej rozumiesz, wiesz jak działa ten program, nie? Za chwilę może się okaże, że, że będziesz z OBS-a korzystał do zupełnie innych rzeczy, ale będziesz umiał to wszystko pou, poustawiać, bo po prostu e, zrobiłeś to dla siebie, dla fanu, nie? I, tak, tak, tak. I to są rzeczy, których nikt ci już później nie zabierze, i to jest uważam bardzo ważne. Natomiast ten progres też jest super, bo, bo jeżeli ten progres jest i czujesz, że cały czas się rozwijasz, robić coś nowego, to to, to, to po to się robi te rzeczy, nie? Tak, ja bardzo, bardzo się z tego cieszę i chcę w to iść. Zobaczymy, co mnie jeszcze podkusi, żeby kupić, ale na ten moment jakby jedyne, co muszę robić, to zacząć streamować poważnie. W sensie poważnie mam na myśli więcej niż raz w tygodniu, Aha. ale, na, ale no tak, ale to wiesz, no to jest, ja, to jak ja też mówię, ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby sobie poukładać to tak, żeby to miało ręce i nogi, żebym faktycznie mógł się zakomitować, bo wiesz, do czwartków się zakomitowałem i faktycznie te czwartki zawsze są. E, I jakby ja muszę sam przed sobą się zakomitować do kolejnej daty, myślę, że to będzie wtorki, e, ale jeszcze tak bardzo nie wiem, że jeszcze nie jestem w stanie Powiedzieć, że to będą na pewno wtorki, nie? Dlatego to jest, jest jak jest. Ale y, fajnie, no streamowanie jest super. E, ja się bardzo cieszę, że to robimy. E, oczywiście obserwujcie nas na, e, na, na Twitchu. Paweł Orzech, Andrzej Kotarski i dobry duch, tak jest. E, który z nas streamuje e, najbardziej profesjonalnie. Na, no, to jest e, Ale Wojtek, e, e, fajnie, w sensie bardzo się cieszę i jak też oczywiście bardzo dziękuję za pomoc. Najfajniejsze było to, że w sensie, wiesz, co ja sobie cenię. E, po, po, wiesz, co sobie cenię tak bardzo po tylu latach i, i nie tylko z Tobą, ale że, że na przykład, Ale generalnie z Tobą przynajmniej no. mam tak mocno, że jak y, zapytałem Cię, co mam kupić? No nie? No, no. Ale wiesz, co chodzi? Mówię, Wojtek, ja chcę streamować. Co mam kupić? Mm -hmm. To ty mi mówisz, kup XYZ i ja kupiłem XYZ i wszystko śmiga, bo ja wiem, że ty jesteś on top of the game, nie? Tak samo jak na przykład. jak, o, na przykład jak, jak, jak budowaliśmy sobie setupy. Albo o, słuchawki. Słuchawki. No. To jest rzecz. Radek, że słuchawki w, w, potarski, w Potarski Kosiadło Podcast? Tak. ja mówię do radka: Radek, czy to są najlepsze słuchawki, jakie mogę kupić teraz, żeby mieć do, do podcastowania? Czy to jest wiesz, jakby. No tak. Czy ja mam kupić te słuchawki, jak, mam, jak chcę kupić słuchawki do pokazania? Ja rado mówię, tak, kupię te słuchawki, ja kupię te słuchawki. I jestem zachwycony, nie? No jasne. Ale wiesz, chodzi o to, że. O to, że... I to jest super. I, i, I na przykład Andrzej też już tak ma w pewnym momencie, widzę, że wiesz, jakby jak mówimy, no Andrzej, będzie musiał wydać pieniądze, no to Andrzej już w pewnym momencie to akceptuje. <laughs> Andrzej um... już nawet nie walczy. Andrzej już <laughs> nawet nie walczy, tak, nie, nie, nie. Ale jakby jest też tak, że my, że. No e... Ja Andrzeja namawiam na dużo różnych głupich rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo, no, ja lubię robić głupie rzeczy. Ja e... Wojtku, oprócz tego, ja mam jeszcze taki temat, chciałem właśnie powiedzieć, co... aha, jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jeśli streamujecie z Elgato na Macu, w sensie hmm. podłączycie ten na Maca i nie widzicie obrazu z gier, uh -huh. to wyłączcie HDR. Uh -huh. Okej. Okay. Czy to jest... To jest bardzo ważna Ważdy informacja. Tic, oczywiście. Tak, bo ja poprzedni stream, czyli stream dwa tygodnie temu, który miałem streamować u siebie, który ostatecznie odbył się u Andrzeja, nie odbył się właśnie dlatego. Mm -hmm. Bo mi się to nie wyświetlało i nie wiedziałem, że. No proszę. że Człowiek się tak, uczy że... każdego dnia. Tak. E, tak, tak. A poza tym to miałem jeszcze taki temat, za który chciałem ci znowu, widzisz, runda podziękowań, jakby wdzięczność. Ja miałem bardzo duży problem z internetem, który Wojtek rozwiązał. Jednym prostym trikiem. <laughs> Niestety nie ja może polega po... on na jakiejś magicznej konfiguracji. Nie, 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 nie. po prostu e, miałem duży problem z internetem, okazało się, że mam za dużo urządzeń i mój Archer C7 nie nadąża już faktycznie. Mhm. I Wojtek rozwiązał to jednym prostym trikiem, rzucając we mnie routerem. E, i ja w tym miejscu oczywiście chciałem podziękować powiedzieć, że faktycznie działa. I śmiga i nie mam problemów z internetem i chyba tak dobrze ten internet do mnie działał w ogóle. No to ja tylko powiem, e... że my o tym routerze, który teraz masz, już rozmawialiśmy w Wiesłości. Tak, 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 to tak, jest tak. router Synology. To jest ten, który mówiłem, że, że ma bardzo podobne oprogramowanie do Disk Station. Więc jak jedno Dobre, znasz, no. to drugie też będziesz dobrze znał. No i po prostu to jak widać jest to trochę klasa wyżej. No i tyle. Tak, wiesz, to że to ma jakiś system sensowny, to jest w ogóle interesująca rzecz. Ale chyba najważniejsza rzecz jest taka, że faktycznie mogę podłączyć do niego bardzo dużo urządzeń i on na razie się nie wywali. I to bardzo dużo urządzeń ma chyba w tym momencie na 64. Wow, ty masz 64 urządzenia? Nie, 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 ja mam 30 urządzeń w domu. Aha, czyli i, I właśnie C7 miała limit chyba na, 20, na 30, chyba dwa czy coś takiego, mhm. czy, czy, czy coś w tę stronę, ale umówmy się, jakby ona nie działała już bardzo mocno, a, a ten, ten daje radę, nie? w sensie mam dalej, inaczej. mam nawet więcej urządzeń od czasu, mhm. kiedy e, używałem C7 i on e, dobrze sobie radzi bardzo, więc... Spoko. Wszystko jest spoko. Bardzo fajny router, Dziękuję Ci Wojtek, oczywiście bardzo serdecznie. Na zdrówko niech służy. Bo... No, internetuję na nim, Wojtku. I ma lepszy zasięg, mimo tego, że jest za ścianą. Po prostu. Mm -hmm. w sensie on jest fizycznie za ścianą od razu obok mnie, no ale tamte mnie słabszy zasięg. To było to takie tak, to, to tak z życia. Y

do głowy mi teraz dymiecie przyszło? Kurde. I mówię, kurde, hmm. dobra. Aż mi się chce do pociągu wsiąść, jakiegoś, nie wiem o co chodzi. Z Sk Jakiego? Poczucie takie... nie dbać w ogóle o, o bagaż, no. Wojtek i nie, nie dbać, dbać o bilet. O bilet no. Po prostu. Naprawdę. Hmm. Mhm. Za nimi pozew, prawda? Myślisz, że nas pozwą? Hmm, Może. No tak. wiesz, jakby. <laughs> to a propos ja pozwów i a propos streamingu. Y y Znalazłem w necie bardzo ciekawy news dotyczący tego. Znalazłem w necie. No Niezłe, co? <grytanie> no, to się... Wow, no, no znalazłem. Co znalazłeś, Wojtek, w necie? Jak surfowałeś po internecie, prawda? Kurde, po prostu. Surfowałem, co? No. Surfowałem, co, słuchaj, co i trafiłem surfu... na taką rzecz niesamowitą. Nie, ale myślę, że to jest naprawdę ciekawe, bo jak wiesz, w Stanach, bo to, to się w Stanach dzieje. W Stanach jest tak, że no z policją tam jest bardzo różnie. W takim sensie, że oczywiście jakby poczucie, poczucie przez wiele lat było takie, że, że policjant jest tam po to, żeby pomagać i tak dalej, co nie zmienia faktu, że brutalność policji w stosunku do niektórych grup etnicznych była cały czas niezmiennie na wysokim poziomie. I, i, I jakby ta sprawa, ta, 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 niestety to się cały czas ciągnie i cały czas pojawiają się jakieś, wiesz, dramatyczne historie. Natomiast żyjemy w świecie social mediów i żyjemy w świecie, w którym każdy w kieszeni ma telefon i, i, i może kogoś nagrać lub nawet transmitować to na żywo, to co się dzieje. Zresztą, o, jakiś pod, słuchałem podcastu. Um, Jakiegoś, teraz już nie pamiętam nazwy, o, ale mi wyleciało. Ale bo teraz mi po prostu przypomniało się, że słuchałem podcastów w którym była historia o gościu, który jakby siedział w domu, i nagle do jego mm -hmm. drzwi zaczęli walić policjanci z całych sił, nie? I, a on nic mm -hmm. nie zrobił. Jakby. A, bo brał udział w tych, w, w protestach, właśnie Black Lives Matter, nie? I był tam trochę bardziej zaangażowany, bo jak, jako aktywista, rozwieszał jakieś plakaty i tak dalej. No i wiesz, policja do niego zapukała, nie? On przerażony i, i, i pierwsze co zrobił? To włączył transmisję na Instagramie. Po prostu, żeby ludzie, którzy go obserwują, wiedzieli, co się dzieje u niego w domu. I, i tam sytuacja była dramatyczna. Oni wali do jego drzwi przez wiele, wiele godzin, i w końcu odpuścili, bo się okazało, że w ogóle nie mają żadnego nakazu, nie? więc nie mogli nic zrobić, nie mogli wejść do niego do domu. Ale, jakby, do, do czego dążę? Rzeczywiście te telefony zaczęły się pojawiać na ulicach i rzeczywiście nagrywanie policjantów, jak zajmują się swoją pracą, stało się pewnego rodzaju no nie, nie chcę mówić tradycją, ale no, no jednak jest to, wiesz, dość popularne, szczególnie wśród, wśród osób, które mogą oczekiwać, że, że policjanci nie będą się zachowywać w stosunku do nich okej. Okay i wiesz co, co policjanci wymyślili żeby sobie z tym poradzić no bo wiesz teoretycznie jeżeli streamujesz na żywo to co się dzieje no to telefon widzi tyle ile widzi wiadomo że każdy będzie starał się pokazać jak najwięcej z danej sceny czy tego co się dzieje i, i, i tyle słychać dźwięk cały czas i tak dalej więc niektórzy policjanci wymyślili sobie ciekawy jestem czy to była jakaś instrukcja z góry że jeżeli ktoś wyciąga telefon w ich stronę, żeby ich nagrywać lub streamować na żywo, to żeby zabezpieczyć to, żeby to nagranie lub stream zostało bardzo szybko zdjęte z internetu, to policjanci puszczają ze swoich telefonów komercyjne utwory normalnie po prostu muzykę, bo mm -hmm. jeżeli ktokolwiek wrzuci taki film na YouTube'a, to ten film prawdopodobnie za chwilę z tego YouTube'a zostanie usunięty, bo jest to nieprawne wykorzystanie komercyjnych utworów. Nie? I oczywiście, jeżeli chodzi o YouTube'a, to tam to nie jest tak, że, 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 że to od razu znika, bo bardzo często po prostu na tym filmie nie można zarabiać, ale film nadal można oglądać. Ale niektóre platformy streamingowe mają jakby wykrywanie muzyki komercyjnej w trakcie streamu. I jeżeli tak się stanie, jeżeli ten, tą muzykę wykryją, to po prostu przerywają ci stream. Nie? Więc jest to wbrew pozorom całkiem skuteczna technika, żeby, jakby nawet jeżeli ten materiał zostanie nagrany, to po prostu nie znalazł się w internecie. A jeżeli się znalazł, to szybko z niego zniknął. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem, że ktoś to wymyślił, i, i to jest takie, jakby. No, trudno mi to ocenić w takim sensie, no bo wiadomo, że jakby policjant, jeżeli prawo pozwala nagrywać jego w czasie pracy, no to jakby policjant nie powinien w tym w żaden sposób przeszkadzać. Ale, ale on nie przeszkadza w nagrywaniu przecież, nie? Jakby to nagranie jest, istnieje, nie ma problemu. On po prostu przeszkadza w tym, żeby to nagranie ujrzało światło dzienne. Nie? Więc w teorii, jakby, może, wiesz, no prawdopodobnie jakiś prawnik musiałby się na ten temat wypowiedzieć, ale, ale to jest bardzo ciekawe wykorzystanie jakby mechanizmów, platform bardzo dużych, do tego, żeby, żeby no wiesz, niestety, jeżeli. Posuwają się do takich metod, to prawdopodobnie mają coś do ukrycia. Nie? Ukrycia, lub jakby wiedzą, że mogą się zachować. No tak to brzmi no, troszeczkę. No wiesz, no nie ukrywam, to jest... że tak to brzmi. Ukrycie no. dupy na siłę, nie? Że jakby, no bo przecież, jeżeli robisz wszystko ok, no to nie powinieneś mieć żadnego problemu w tym, że ktoś będzie cię nagrywał, lub nawet streamował to, co, to, co robisz. Znaczy... Nie? Jakby no... Tak, no, może, może, można tak. W sensie, kurczę, bo ja cał, to, z jednej strony mam trochę też takiego, że bardzo nie, nie jestem do końca pewien, czy wiesz, bo e, bardzo blisko jest od, od tego miejsca do argumentu, jeśli nie robisz nic złego, to przecież dlaczego nie chcesz dać się posłuchać? No tak, 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 tak jasne, jasne, jasne. Więc, jasne. więc jakby. E, więc jakby trzeba na to uważać z drugiej strony mamy tutaj dość specyficzną sytuację gdzie po prostu amerykańska policja zabija ludzi nie jakby to jest to inna sytuacja no. niż to czy rozmawiasz z kimś na komunikatorze tylko ktoś po prostu może podejść i cię zabić nie fizycznie mhm. więc to jest może taki problem no tak 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 więc kreatywnie podeszli do tegoż problemu Wiesz, no, nie mogę stawiać się po żadnej ze stron, absolutnie, ale, ale uważam, że jakby w całym tym świecie przedziwnym, jaki otacza ludzi w Stanach, to, to, to jest taki no, no, przynajmniej ciekawe. Wiesz, o co chodzi. Że jakby to pokazuje, że ktoś się zastanowił, co można z tym zrobić, i, i, i wymyślił metodę, która. Jak się okazuje, chyba działa. No, więc taka ciekawostka. Natomiast widziałem niektóre wideo, które, które jakby zawierały właśnie to zachowanie. Widziałem ziomka, który transmitował coś na żywo, nagrywał policjanta, który ten policjant no, nie zachowywał się jak, jak policjant, któremu, o którego bym. Poprosił o pomoc na przykład, nie? No był po prostu, wiesz, bardzo opryskliwy i udawał, że nie słyszy, co ten człowiek do niego mówi. No taka, wiesz, niefajna sytuacja. Oczywiście nie znam kontekstu, nie wiem, co ten ziomek robił przed włączeniem nagrywania, czy tam streamowania, więc jakby to też trudno to oceniać jednoznacznie. Natomiast no, samo zachowanie mi się generalnie nie podobało. Co nie zmienia faktu, że jakby wykorzystanie komercyjnych utworów do tego, żeby, wiesz, żeby, żeby te nagrania nie trafiły do sieci, absolutnie zaliczam do, do bardzo kreatywnych pomysłów amerykańskiej policji. Nie szanujemy tego oczywiście, natomiast trzeba przyznać, że to jest bardzo kreatywne. To prawda. E, Dobrze, Wojtek. E, ja... Ja miałem już ja jeden, ale taki głupi. W sensie taki. To dobrze, bo to na koniec, taki akurat. E, żyję już na tym świecie troszkę. Prawda. No. I. Y, mam tak, że na przykład. Y, no jakieś rzeczy. Y, na przykład, widziałeś. W zrobiłem życiu rzeczy. sobie. Widziałem w życiu. Tak, tak, no. tak. Y, staram się sobie rozwiązywać problemy. Mhm. Tak? I. Y, jednym z problemów, który których niewątpliwie nie mam, jest zapalanie i zgaszenie światła. I żyję z automatyzowaniem tego konkretnego procesu już parę dobrych miesięcy, prawda? Mm -hmm. I chcę powiedzieć, że to jest najlepsza rzecz w moim życiu, jaka się wydarzyła: wow. że, nie dotykam już gnia... że nie dotykam już świateł. E, dopiero wtedy, kiedy zrobiłem praktycznie cały dom, oprócz talety. I łazienki, i kuchni, Aha. bo to są miejsca, wbrew pozorom, w których to nie jest potrzebne. W sensie hmm, widzę bardziej, że to będzie, e, może być bardziej niebezpieczne niż przydatne. Aha. I e, mam zrobioną automatyzację: jak gaśnie, jak zachodzi słońce, zapal światło, jak wyjdę z domu, zgaś światło, jak wejdę do domu, zapal światło jak jest wieczór, zapalę światło, jak kładę się spać, z światło. To są proste rzeczy, tak. Ale to jest fenomenalne. Moje życie jest zupełnie inne. Ja już nie muszę się w ogóle jakby... Wiesz... I, 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 i Moja rzeczywistość jest faktycznie taka, że chodzę po domu i dreryja, żeby mi zapalało światło w różnych miejscach i to po prostu się teraz dzieje, nie? Mhm. E, uwielbiam fakt, że jak się jedzie do mnie, na przykład taksówką, to widać, w którym miejscu mieszkam konkretnie. Trzeba wiedzieć rzeczywiście, gdzie się jedzie, tak? Ale chodzi o to, że niewiele jest miejsc, które się świecą tak jak psu a moje się świeci. No nie? No i co? Najfajniejsza, najfajniejszy moment, który miałem do tej pory z tymi światami był taki, że kiedy kładłem się do, do, do łóżka spać, to na zegarku uruchamiam sobie tryb spania, tak? Żeby, wiesz, powiadomienia wyłączyć a i tak, dalej. Tak, Jednocześnie tak. On, on triggeruje automatyzację w domu. I wyobraź sobie, że w momencie, w którym nacisnąłem, kładę głowę na poduszkę. I jak tylko moja głowa dotknęła poduszki, to w domu zrobiło się ciemno. Wow. I ja wiem, że to jest głupota. Ja wiem, ja jestem tego 100% świadomy. To jest tak wygodne, Wojtek. To jest tak przyjemne. I mam, mam, mam taką radę dla osób, które zaczynają swoją przygodę z, z, z takimi rzeczami. Zacznijcie od całego jednego pokoju lub głównych świateł Aha. w dużych, w pokojach. I, bo wtedy. Mm, ja w ogóle wolałbym całe pokoje. Chyba, że ma na macie małe lampki w pokojach, to możecie robić małe lampki, mhm. bo małe lampki są dobre do tego, żeby zrobić właśnie automatyzację wieczorową. Tak. Na przykład u mnie się zapala światło na małe lampki w każdym pomieszczeniu po to, żeby sobie, tak jak już kiedyś mówiłem, e, twarz nie obić. E, I. No to jest spoko, nie? Bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz, no bo mówię, automatyzacja polega na tym, że jak wyjdę, wejdę, albo zgaśnie słońce, no to, to, to weź mi i zrób automatyzację, ale to jest wspaniałe. Ja wiem, że ja mogę o tym mówić bardzo długo, Wojtek, bo, to jest, bo to jest po prostu rzecz, która dla mnie jest... No wiesz, te takie momenty, kiedy widzę, że słońce zachodzi jest, jest, jest coraz bardziej czerwone na zewnątrz, i ja sobie siedzę na, na kanapie i nagle widzę, że LEDy za telewizorem zaczynają świecić na fioletowym. Okej, okay. no spoko, działa. Wychodzę, wychodzę, wyrzucić śmieci, no to światło sobie gaśnie. Jak wracam ze świetnika, to widzę okno sypialni i widzę, że się świeci. Nie wiem, to jest przyjemne. Okej, okay. no, eee, także tak, tak, Wojtek. Automatyzacja moja. To ja. Znaczy, ja no. rzeczywiście wiesz, no, to, to, to robi wrażenie na pewno, bo ty masz dużo też. Widać, że lubisz kolory przeróżne, więc psu jajca się tak nie świecą, ale psu jajca razem z tęczą to już tak. A, a, a ok, ok. No, okay. Więc, więc zdecydowanie. Natomiast na pewno jest to jedna z takich powiedzmy, że prostych rzeczy, które można zrobić w formie. Automatyzacji, właśnie zarządzanie światłem w jakikolwiek by nie było, wiesz, w jakikolwiek sposób. Ale chodzi o to, że mhm. to jest najbardziej widoczne, i jeżeli uda ci się zbudować jakby taki system u siebie w domu, faktycznie, że każdy z pokojów czy, czy, czy każde miejsce ma swój sposób zapalania się, gaśnięcia i tak dalej, i przestajesz dotykać włączników i wyłączników. To wtedy jakby to nabiera sensu. I ja totalnie rozumiem jakby to odczucie. Ja nadal jeszcze jestem na początku tej drogi i, i no, myślę, że, że jeszcze chwila przed nami, ale, ale faktycznie cieszę się, że wiesz, że, że. I akurat w moim przypadku, nie wiem, jakoś Ikea się sprawdza całkiem sprawnie i, i ten cały zestaw Free mi się bardzo podoba więc mam zamiar tutaj dalej na nim budować Tak, Tak, ja mam właśnie te, te Ikea i większe rzeczy, no mam mm -hmm. też te e okay. ledy od A no tak, te paski ledowe, no. Tak, 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 no i też są spoko, w sensie one są bardzo spoko. To jeszcze chciałem polecić, już bardziej jako też ciekawostkę, już może bez jingla, e, żeby nas nie pozwali. E, tamten był na, na prawie cytatów. <grym> <grym> w ogóle to chciałem tylko powiedzieć, że to jest wspaniały podcast, słucham cię Wojtku. E, tak, żeby, jeżeli ktoś nie wie skąd jest ten jingle, to jest podcast PKP. Dlatego mówiłem o pociągu. Już naprawdę wszystkie żarty wytłumaczymy. Podsiadło-kotarski, Podsiadłokotarski podcast. podcast. Bardzo przyjemny, relaksujący. Taki, który nasz zawsze chciał być, ale nigdy nie był. No to nieprawda. No może trochę. To ja tylko chciałem taką ciekawostkę dorzucić do tego zarządzania światłem i w ogóle smart home'em, że IW czyli producent też świateł, też pasków ledowych i, i inteligentnych gniazdek i przeróżnych innych rzeczy. Mają bloga i na blogu właśnie całkiem, chyba nawet dzisiaj wrzucili bardzo fajną notkę taką dotyczącą Thread, czyli tej, tej, tej nowej technologii, która pojawiła się w naszych domach. Pewnie nie zauważyłeś na razie, bo, bo po prostu nie masz jak, ale dzięki zakupie HomePod Mini ten thread zagościł w naszym domu, tylko że na razie przez to, że nie mamy innych urządzeń, które korzystałyby z tego protokołu, no to jakby nasza sieć się spustał. Ty pewnie też, jeżeli zainstalujesz sobie apkę Eve, która ma w tej chwili podgląd sieci właśnie E, threadowej e, no to to byś ona, ona działa całkiem nieźle do w ogóle automatyzacji. To prawda, to prawda. Natomiast e, fajny jest ma ten więcej text. opcji niż Home. A, widzisz, nie w ogóle dużo jest third party tych, tych apek, które lepiej działają niż Home i mają dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi właśnie o automatyzację, jakieś takie różne sceny, i tak dalej, więc warto zrobić sobie research. Ja nie mam na razie jeszcze ulubionej, więc nie chcę nikomu polecać. Wiem, że są takie jak Home Plus. I właśnie jest Eve bardzo, jest bardzo fajne, yeah. tak, bo, bo tak. jest jedno z niewielu, które pokazują na przykład wszystkie kamery jednocześnie. Więc to jest spoko, masz taki widok, że możesz sobie zobaczyć. Wszystkie jest, jestem, jestem, jestem właśnie w tych i widzę Thread Network. Tak i to prawdopodobnie masz pusto. No Thread Network. Dokładnie. Dlatego, że po prostu nie masz na razie sprzętu, który korzysta z tego protokołu. Ja mam podobnie. Trochę po cichu liczę, że może IKEA kolejnym updateem swojej bramki ten protokół u siebie wdroży, bo to by było bardzo fajne otwarcie się, wiesz, na, na wszystko. Bo o Sredzie rozmawialiśmy, że jakby to, to ma być taki protokół, który ma połączyć wszystkich, wiesz, producentów, tak żeby to wszystko rzeczywiście ze sobą gadało i nie było problemu z tym, że tam, wiesz, tu homki, tu nie homki, tu coś tam. Natomiast on działa bardzo szybko, bardzo sprawnie i, i faktycznie, wiesz, ten HomePod Mini jest konieczny na razie, bo jest jedynym sprzętem, który w ogóle może być bramką stredową. Natomiast wracając do tego tekstu, bardzo fajnie też tłumaczy, na czym polega thread i w jaki sposób urządzenia się ze sobą łączą i tak dalej, więc to myślę, że jest bardzo fajne, fajna rzecz do przeczytania, także chciałem polecić po prostu na koniec, żeby, żebyście sobie przeczytali i zobaczyli o co tu chodzi w ogóle i dlaczego my żeśmy o tym gadali, nie? Tak, ja to podlinkowałem oczywiście w opisie odcinka i Wojtek, myślę, że to jest też dobry moment na to, żebyśmy powiedzieli to już jest koniec chodźcie do After Darka no tak, bo jakbyś powiedział, że nie ma już nic, to byś zakłamał tutaj wszyscy. rzeczywistość. No ale ja nie jestem kłamcą, ja mówię prawdę. No i bardzo dobrze, i o to chodzi, trzeba być prawdomównym. Dokładnie tak. I Wojtku, z tym takim hasłem zostawmy naszych słuchaczy i usłyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku. I widzimy się za chwilkę, w after dark. Tak jest. E, ciao, bambino. Ciao. To nie jest, to nie chyba powinien powinienem tak powiedzieć. Pa! Nie wszyscy są dziećmi. E, pa. Jest podcast, czyli Czobek i Grubek przedstawiają. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Można wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w postaci pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić nasz podcast, jeśli możesz, montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski intro i outro, tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak głupia decyzja, którą zawsze chcieli zrobić, i okazuje się, że nie była głupia, a wspaniała. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.